Powinniśmy być mniej więcej równo. I przede wszystkim obędzie się tutaj bez przestojów. Krasnoludy kontra medycy. No i jeżeli chodzi o moje przewidywania, to ja raczej spodziewam się tutaj mimo wszystko 2 do 0. Nie dlatego, że tutaj nie doceniam na przykład medyków od razu 2 do 0 dla krasnoludów, ale dlatego, że kompozycyjnie widzę, że tutaj akurat zespół krasnoludów troszeczkę jakby rozważnie do tego podeszło. Ale może w tym szaleństwie medyków jest metoda, także zobaczymy. Tak jak mówię, no ja tutaj się... Rozum podpowiada 2-0, serce podpowiada może i 2-1, ale to, że będzie 2-0 wcale nie oznacza, że to będą jednostronne i nudne spotkania. Tak, to ciekawa była sytuacja. Spotkali się zawodnicy jednej i drugiej drużyny na środku, coś tam się powymieniali uwagami, no i rozeszli się w spokoju. Także na razie cisza. Och, kuk, trafiony, za napatach znajduje się Kha'Zix, aż do tyłu, chyba zbyt późno, no i dokładnie tak, pierwsza krew przelana przez Vlardena. Także no to ciekawa sytuacja, bo top laner był zdisconnectowany, coś tam się zadziało i nie wiem, czy chłopaki po prostu odpuścili sobie, ale na pewno nie wiedzieli, że był ward w tym krzaku, więc to jest na pewno oczywiście plus dla medyków i rozpoczynają z 1-0. Co prawda dla Thresha mogło to być ewentualnie dla Vayne, no ale nie ma co płakać. Vayne ma tutaj rzecz jasna asystę, tak samo jak Sinzao, także tego złota całkiem sporo nawet się pojawiło w kieszeniach zespołu czerwonego. Dokładnie tutaj mówimy o 700 sztukach złota. Bardzo dobra wymiana dla Branda. Nie wiem dlaczego tutaj pozwolił się tutaj aż tak dobrze, aż tak mocno obić gracz kierujący Orianą. Ale bardzo gra agresywnie, trzeba przyznać. Na razie mu się to udaje. Zobaczymy jak szybko postanowi się tutaj Xizao zjawić, bo to jest na pewno szansa, że jeżeli ta Orianna będzie stała na środku linii, to Xizao jest w stanie bardzo szybko się do niej zbliżyć. W razie czego na spółkę zaraz będzie w stanie się liczyć. No tak, tutaj przede wszystkim no właśnie to jest fakt, że Obrandem chyba od zawsze się tak grało. Ta postać bardzo mocno polega na tym wczesnym połku, tych obrażeń jest zwykle sporo i to też sprawia, że granie przeciwko Brandowi na linii jest bardzo niewdzięcznym zadaniem. Można to troszeczkę przyrównać do grania przeciwko Teemo na topie. To jest ten sam poziom irytacji. To nie jest jakaś specjalnie potężna postać, ale jej potęga właśnie polega na tym, że chwila nieuwagi albo brak cierpliwości we wczesnej fazie rozgrywki bardzo szybko będzie zakończyć jedną śmiercią, drugą, potem trzecią i ten snowball się zaczyna. Tak, no pytanie właśnie, co tutaj będzie się dalej działo, bo dżunglerzy póki co czyszczą swoje kampy. No i pytanie, kto pierwszy tutaj się pojawi na linii, bo na razie Xinzao idzie sprawdzić, czy nie będzie gdzieś wardu po stronie drużyny niebieskiej. Być może podejdzie właśnie za chwilę też na górę po zrobieniu tego nieszczęsnego rzutka. Natomiast Kha'Zix nie wykazuje jakby żadnej agresji. Nie wiem, czy to nie będzie błąd. Wydaje mi się, że jeżeli miałby gdziekolwiek się pojawić, to właśnie na górnej alejce, ale teraz zobaczmy na dole. A taka klasyczna sytuacja. Zawodnicy próbują się obijać. Poważne te rapoty ze strony gamera. Czy uda mu się uciec? Dobry spun. Nadchodzi również Xinzao. I ta walka zaczyna się robić nie bardzo niebezpieczna, ale mimo wszystko jakimś cudem udaje się tutaj Orianie zdobyć to zabójstwo. Co więcej, nawet próbuje uciekać. No ale jak widzimy, niestety spędzło to na niczym. Tak, no tutaj niestety nieszczęsny błąd od gamera. Chyba chciał mimo wszystko pomóc, aczkolwiek nie było to dobre zagranie, powinien mimo wszystko uciec. Oj. No w międzyczasie zginął, no tutaj Shen w ogóle chyba troszeczkę nie docenił Flame'a, co ciekawe. Tak, to było bardzo, właśnie bardzo dziwne, bardzo ciekawe z jednej strony, bo Shen najpierw agresywnie zaatakował, zrobił Shadow Dash'a, coś tam poobijał. Ale potem chyba nie zorientował się jednak te obrażenia z tej drugiej dość mocne i poległ. O, problemy ze strony Vayne, czy ona tutaj zginie, postawiona tarcza, to nie umożliwi tutaj wsparcie ze strony Vlardena i Ser Ezreal dobija swojego rywala skutecznym ciosem. Tak, tak, no to jest właśnie to, co ja mówiłem. Pasywka Brauma i trzeba naprawdę być zorientowanym, co tutaj się będzie działo. Do tego jeszcze widzieliśmy świetne zagranie Shielda, żeby się nie dało za dużo tych obrażeń zadać w przeciwną stronę. No i Tristana spokojnie wykończyła rywala. No i mamy 2 do 3. To mimo wszystko dla medyków, ale
No ten ta dolna linia, myślę, że to będzie chyba jednak ten punkt zapalny na to się na razie zanosi. Pytanie, czy medycy postarają się tą dolną linię troszeczkę ukrócić, czy ten Xinzao będzie pokazywał, czy raczej będą obstawiali inne linie. Przyznam szczerze, że jakby z doświadczeń z ostatniego tygodnia gry, przynajmniej moich wynika, że mimo wszystko w wynikach spotkań najczęściej decyduje właśnie dolna alejka mimo wszystko. Teraz znowu ten fokus, ten nacisk wraca nam na strzelców, na adekery, podczas gdy cały sezon ubiegły i jeszcze poprzedni w zasadzie rozgrywany był na topie i na midzie, momentami również na dżungli. Adekery znajdowali się w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Tak teraz wydaje mi się, że mają bardzo duże pole do popisu. Przede wszystkim dlatego, że nie ma zbyt wielu osłon, w międzyczasie plaż i ucieczka. Na górze cały czas też ta walka trwa między top lanerami. Tak jak mówiłem, ze względu na niską ilość źródeł ochronnych statystyk, a z drugiej strony na te eksplozywne duże obrażenia, jakie są teraz w stanie zadawać praktycznie wszyscy. Tak, to ciekawe, że cały czas Shen no nie do końca radzi sobie z tym skillem i tak można troszeczkę tutaj podejrzewać, że jeżeli w miarę ogarnie się tutaj Flame, to jest w stanie Dijkstra troszeczkę poprzeszkadzać, chociaż teraz będzie chyba akcja, takie, zobaczmy, jest już kolorową tamten szalon, tak, zagrany. No i wpada w to wszystko Kaziu, no i chłopaki zgarniają fraga. To jest to właśnie, co powinniśmy oczekiwać od Kazisa. Praktycznie w tym momencie on powinien już pękać na linię. Za każdym razem to będzie okazja, aby no, po prostu kolegom stróży nieco ułatwić. No i oczywiście farmę na tej linii, na której się pojawi. Tak jest, także tutaj mamy już wyrównanie w wyniku. Póki co, w Lubawie jeszcze przekazany będzie tutaj Azor Tasowi. Mam nadzieję, że tutaj nie przekręciłem tego niku, dosyć ciężki do wymówienia. Dona Lejka wbrew pozorom najspokojniejsza jak do tej pory. Jedno zabójstwo, nietrafiony huk to może być problem, ale będzie tak Xinzao Prospero ściąga się za pomocą swojego Dark Passage i stara się tak coś złapać. Jeszcze doskakuje do rywala, ale ma bardzo dużo życia i sytuacja się odwraca. Problemy dżunglera z czerwonego Tristana zabija i nadchodzi również Shen. To będzie doskonała walka dla zespołu niebieskiego. Górnicy, już dwa zabójstwa, jeszcze jedno by się tutaj wydaje może zdobyć. Ale zobaczymy, że tak podbierze huk trafiony, co z tego? Triple kill dla Celebrala. Ależ to pięknie zostało rozegrane przez chłopaków z drużyny krasnoludów, no po prostu majstersztyk, o czym mówiliśmy. Brown pasywka, do tego Shen przychodzący, od razu było stand United zagrany, no i to co widzieliśmy. Zarzucona pasywka na jedną osobę, jedna osoba martwa, druga osoba, druga martwa, trzecia martwa. To nie było tak naprawdę żadnego znaczenia, czy był tam gdzieś huk rzucony, że ten Thresh próbował się bronić. On nie miał się tak naprawdę już przed czym bronić, bo z góry było wiadomo, że niestety nie przeżyje tego starcia. No i bardzo ładnie krasnoludy tutaj wyczyścili tą dolną rękę. Doskonała wymiana między midlanerami, ale tutaj wykorzystana również bariera przez gamera. A szkoda, że Oriana nie znajdowała się w pobliżu minionów swojego zespołu. Wtedy ten Pyroclasm mógłby faktycznie ją dobić. No ale w ostatecznym rozrachunku jednak nie udało się zdobyć tego zabójstwa, ale Prospero na posterunku. Nawet udało się zdobyć asystę gamerowi. Tak, czyli mamy tutaj wymianę smoka za midlanera. Nie najgorzej, ale też oczywiście nie najlepiej, bo jednak zawsze fajnie jest mieć jakieś tam te bonusy z tych Drake'ów, zwłaszcza, że potem mogą być dość kluczowe. No ale pokazuje nam to też, że Xinzao cały czas bardzo aktywnie dąży między liniami. No i w momencie, gdy skończyła się walka między midlanerami, no to Xinzao odchodził od plec midlanera drużyny krasnoludów i spokojnie zgarnął. No tak, w zasadzie takie ma zadanie Xinzao. Dziwi mnie natomiast, że Kazix nie jest troszeczkę bardziej aktywny. Zdecydowanie mógłby tutaj coś nad tym popracować. No ale z drugiej strony może też nie było zbyt wielu okazji. Jak widzimy, Sinch zdaje się być bardzo niewdzięczną postacią do radzenia sobie przeciwko. A jeżeli chodzi o ganki, no to też mimo, że jakichś tam flashów nie posiada, no to ucieczka z jego wykonania może być całkiem skuteczna, teraz ładny atak ze strony niebieskiej. Czy uda się go dobić? Proszę bardzo, rotacja. Tego należało się spodziewać. Zburzona wieża na dole oznacza mniej więcej tyle, że Tristana oraz Braum powinni się właśnie przenieść na topa i tak to też wyglądało. Zaskoczyli tym rywali, no i medycy znowu stracili swoje niezawisłość.
Tak, no zwłaszcza, że oni tutaj przyszli zgarnąć zarówno Sinkta, jak i wieżę, co prawda nie. No ale chyba jednak tak, bo to będzie tam się na górę nikt nie wybiera. Znaczy dwie wieże będą użyte tak za darmo praktycznie, no bo już tutaj walk żadnych raczej się nie spodziewamy. No i co, przejście dalej, czyli pewnie oczywiście środek, być może jakiś Richela, za chwilę ten odpad, tutaj też. O, złapany tutaj w dżungli trash, to było straszne. No niestety brak wardów powoduje to, że wyłapywani są gracze medyków. Ten zdał się prawie, że został złapany. Muszą użyć medyka. Prospero świetnie tutaj osłonił się przed tym atakiem. No i generalnie cały zespół medyków jakimś cudem wybronił się z tej sytuacji. Szczerze powiedziawszy, bym przekonany, że wyparuje dżungler. Ale tak, ktoś tutaj wspomniał już zresztą na czacie. Póki co krasnoludy kują żelazo, póki gorące i cios za ciosem idą tutaj środką alejką, starają się zburzyć tą wieżę. Nie będzie to proste zadanie, ale już połowa punktu wytrzymałości została ujęta. Naprawdę połowa, powiedzmy 1/4. Czy oczywiście druga fala minionów zostanie podepchnięta pod tą strukturę. No generalnie wszystko składa się na to, że krasnoludy wychodzą na dosyć bardzo poważne prowadzenie. 5000 sztuk złota przewagi to jest no całkiem sporo, pół stąpa jak się mawia. I w 11-12 minucie spotkania to jest no, walka dużo. Na dopie, ale zobaczmy już, Fixtro ma przewagę nad Flame'em. No i teraz pytanie, czy tą przewagę trzyma, chociaż tam jeszcze są na nim miniony. No niebezpieczna sytuacja, tutaj jeszcze był Flink. No i trzeba się ratować Flashem, Dijkstra nie wyczynił. Odpalony Ultimate przez Sinchta, stara się uciekać, nadchodzi jednak Ser Ezreal, tylko obrażeń jest po prostu zbyt dużo. Jeszcze dwa strzały i to jest koniec dla tego zawodnika. AD Carry zespołu krasnoludów zdecydowanie tutaj prowadzi swój zespół do zwycięstwa. Mówiłem zresztą o tym, prawda, że dolna alejka bardzo często decyduje o wynikach spotkania i tutaj widzimy dokładnie to. Tristana, która złapała 2-3 zamysła na początku, już teraz stała się totalnym potworem. 6-0-1. Nie ma na nią mocnych. Nawet Sinch musi jej ulec. No 6-0-1 Tristana to już jest naprawdę no w tym czasie rozgrywki to jest bardzo najedzona Tristana. Pytanie, jak to dalej będzie po stronie medyków? Co oni tutaj będą w stanie wykombinować, żeby spróbować jeszcze troszeczkę na swoją stronę przyjąć? To pytanie, czy zdążą się dopchać do Tristany, jeżeli stoi naprzeciwko nich Braum z Shenem? No, zobaczymy. Ciągnięty tutaj Xinzao pod tą wieżę, ale ta wieża musi upaść. Niech ją zostawią! Nie mogą jej bronić, bo jeżeli spróbują tutaj podjąć tą walkę z rywalami, to jestem przekonany, że po prostu Tristana ich wyklika i to byłaby tragedia, bo wtedy właśnie to nie jedną, aż dwiema wieżami, plus co najmniej 3-4 zabójstwami. No mogłoby być bardzo nieprzyjemnie, jeżeli medycy zdecydowaliby się na obronę wieży, która i tak już z założenia była stracona. Tak jest. A wiele zespołów profesjonalnych popełniało ten błąd, wielokrotnie zresztą, zwłaszcza w Europie i w Północnej Ameryce, że właśnie za wszelką cenę starali się bronić tą zewnętrzną wieżę na środku, a ostatecznie płacili za to po prostu jeszcze całym zespołem. Flash do przodu, oj ten szok, to był mistake! Chyba nie tak rozgrywała się ta walka w tym mieście, bo jest tak naprawdę. Teraz Just Roll, na drugim skinie, Bodnik Dasha pisze, stara się stanić z kanem, która teraz na mnie się bardzo nie ucieka i sprawia. Musi zabić ma przez ścianę, to nie wystarczy! Co tutaj z tymi medycy? Z chirurgiczną precyzją wykluczali wszystkich rywali, którzy znajdowali się w tym kolejnym zamysłu dla Vayne, flash do przodu, chciwie, lecz niepotrzebnie, mimo wszystko medycy zwyciężyli tutaj bez większego oporu. No powiem szczerze, że ja jestem w szoku teraz, co się wydarzyło, aż mnie tak naprawdę zamurowało, nic nie mówiłem, bo patrzyłem na tą właśnie chciwość po stronie krasnoludów, którą przypłacili Ace'em tak naprawdę. No i gdyby teraz był Baron, to można byłoby tego Barona sobie zabrać i byłby problem, byłby naprawdę duży problem, więc tak jak mówiłem, medycy muszą wymyślić, jak dostać się do odpowiednich osób, jeżeli chodzi o teamfighty, bądź jeżeli krasnoludy będą popełniać takie błędy jak ten przed chwilą, to medycy mają naprawdę spore szanse na wygranie tego spotkania.
No i póki co medycy starają się jakoś wykorzystać całą tą sytuację. Ja jestem ciekawy, czy tutaj ten herald nie został zmarnowany. Z tego co widzę, jeszcze nie został użyty. Tak, dokładnie. Kazix nadal go posiada. Więc jest tutaj szansa jeszcze burzyć kolejną wieżę z jego pomocą. W międzyczasie Smok, już drugi, potencjalnie z korzyścią dla krasnoludów, mają już na swoim koncie Górskiego, czyli 10% darmowych dodatkowych obrażeń nieuchronnych przeciwko strukturom oraz epickim potworom takim jak Baron czy Smoki. Tutaj postarałem się troszeczkę przyciszyć, odnosząc się do czatu. Dźwięki z gry, więc powinno być troszeczkę lepiej. Dajcie znać oczywiście. No co, krasnoludy na razie puszują. To trochę topa, to trochę botlane. Środek na razie zostawili wszyscy, no bo tam już ta druga wieża na środku, na środkowej lejce była zniszczona. Dijkstra robi to, co zwykle Shen robi, czyli oczywiście split push. Natomiast reszta drużyny już jest na dole, już czeka, już tutaj szukają okazji do ataku, jest kolejny punkt rzucony, ale... Oj, ten shockwave, to musiało być na shockwave rzucone. No i jest pojedynek Tristana oraz Vayne, ta Tristana to wygrywa, dwa zabójstwa już na jej koncie, rzucone jednak pozwalają zabić gamerowi. Ten jednak zabójstwa, ponieważ Hadzik jest na potrzeby. Kolejny skok, jeszcze jeden cios. I tym razem jednak wyszli z tego cało, użyty herald i ta wieża musi upaść. No i to była właśnie ta okazja dla krasnoludów, którą świetnie wykorzystali. Przede wszystkim ten shockwave Oriany, który spowodował bardzo duże zamieszanie w szeregach medyków. No i myślę, że to spokojnie Inquisitor powinien być zabrany, zwłaszcza że Imperial bardzo chętnie się mierzy. Przyznać, że bardzo skutecznie wykorzystałem ten herald, to postawiony The Box, Vayne w tarapatach, osaczona przez Shena, a Tristana tutaj oczywiście nieobecna, mogłaby bardzo wiele zdziałać, niemniej jednak właśnie brak AD Carry sprawia, że medycy powoli, ale skutecznie wygrywają ten teamfight. Vayne cały czas siebie strzela, zadając kosmicznie duże obrażenia i nawet Dijkstra grający Shenem nie jest w stanie ich wytrzymać, musi się salwować ucieczką. Jako jedyny żywy z całej tej sytuacji, Tristana już jest jednak na posterunku, zdołała przyjść tutaj z własnej bazy, musi jednak uważać, żeby nie obejrzeć hukiem. No przyznam szczerze, że to wyglądało bardzo źle, w sensie nie rozumiem, czemu zespół krasnoludów chciał walczyć bez Tristany. To ewidentnie zapowiadało się na dosyć rozbudowany teamfight i oni powinni zdawać sobie sprawę z tego, ja powiem, że bez Kery nie dadzą rady. Ja jestem zszokowany tym, co się dzieje po raz kolejny. Tutaj spokojnie można było troszeczkę się wycofać, poczekać na tego Heralda, aż on ewentualnie zginie. A tutaj chłopaki chyba z krasnoludów chcieli na siłę ten inhibitor zabrać. No i znowu przypłacili to kilkoma fragami, także no nie wiem, czy się nie czują zbyt pewnie w tej pierwszej rozgrywce. No to po prostu chciwość, to ewidentnie była wina chciwości ze strony. A krasnoludy, no czego my się tutaj spodziewamy? Krasnoludy znane są ze swojej chciwości. Nazwa mówi sama za siebie, tak. Szukali tego złota, szukali tego złota, ale nie znaleźli. Dużo złota i... No niestety, czasami chciwość nie powiem. Ale zobacz, za minutę 25 będzie Baron. Pytanie, czy będzie tutaj walka wyprzedzona przez krasnoludy o tego Barona. Generalnie tutaj w przewadze, więc mogą sobie na to pozwolić. Tylko pytanie, czy będzie tutaj oczywiście jakiś setup pod tego Barona zrobiony. To będzie martwa Oriana. Nie widzę od żeby Oriana z tego wyratowała. Dobry szokowy, ale tylko dwie osoby. Glacial Fisher, który ma za zadanie ją uratować i zaczyna się walka. Prospero, pierwszym mordercą Vayne tam zniknęła. Fenomenalna robota ze strony Kamisa, double kill dla tego zawodnika. A Tristana nadal żywa. No, parach zdrowia, ale nadal strzela. Świetne zagranie ze strony tego zawodnika. Niestety dostaje tutaj dobity przez gamera. Ale co z tego? Trzech zawodników wciąż przy życiu ze strony zespołu niebieskiego i medycy muszą tutaj ulec tylko Blarden żywy. No tutaj po raz kolejny świetny shockwave poleciał. Nie ma tutaj co ukrywać. Ta Oriana, ona ustawia te teamfighty, pod resztę sobie udało się na spokojnie to wygrać. No i Kazik, który też nie wchodzi jako pierwszy, ale czeka na ten moment. Widzi, jak ma mało życia, to wtedy albo kasuje ja Vayne, i potem resztę. Tak naprawdę bardzo fajnie zostaje to rozbudowane przez krasnoludów. A nie zapominajmy, że te błędy nadal mogą pełnić. Pytanie, czy w końcu ogarną, że tak powiem, sytuację i przestaną po prostu
Ja tak nie podchodzi do tej rozgrywki. Dokładnie tak jak mówisz. Powiem tak. Na pewno tutaj, jeżeli nie będą szarpali, to zawodnicy zespołu Krasnodar to wygrają. Jedyna szansa tak naprawdę dla medyków na tym etapie, mi się wydaje, to albo przyciągnąć grę do 40 minuty, gdzie rzeczywiście jednak Vayne będzie stanowiła ogromny problem, bo ona będzie w trzech strzałach zabijała praktycznie każdego. Każdego z wyjątkiem Vrooma oraz Shena. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, jeżeli po prostu faktycznie Krasnodar też zaczną grać trochę mniej rozważnie i będą w głupi sposób ginęli. To są te dwa scenariusze, które jeszcze dają szansę w tym konkretnym spotkaniu na zwycięstwo dla zespołu medyków. Przypominamy jednocześnie oczywiście o konkursie, który nadal trwa, czyli na najlepsze hasło zagrzewające zawodników do walki. Tutaj przewidziane są jakieś nagrody. Więcej informacji też na stronie, albo na stronie Ligi Akademickiej, albo przynajmniej u naszego organizatora obecnego na czacie. A tymczasem walka zaczyna się na dobre deadbox. Ser Ezra w dobrej pozycji, przerzucony przez Sinchta, ale to się nie udaje. Fajny skok przez ścianę i to pozwoli zdawać te obrażenia za darmo. Vayne klika, ale Vayne nie ma szans w starciu z Kha'Zixem. Bez osłony musi zginąć i po raz kolejny dwóch zawodników martwych ze strony medyków, podczas gdy ich rywale w pełni gotowości do kolejnej walki. Pytanie, gdzie był Xin'Zhao, bo on jako jedyny z tej walki uszedł bez szwanku i zupełnie jakby nie zainteresował się tym, że jego koledzy już, no, też nie jest, ale teraz Destroy zostaje na podpiecze, negatywne. Dzięki temu zostaje również Sony, ale to się zmienia, bo za niedługo również chyba Inhibitor, ale na razie się nie decydują, wolą jednak Infernala. Infernala to nie jest. Nie, Mountain Drake. Mamy Mountain Drake'a. I Mountain. Ja już myślałem, że to Infernal, bo tak patrzę na tą ikonkę, ale tu jednak niestety nie pokazuje, który. Także Mountain Drake będzie w stanie. No i co, no, wydaje mi się, że jednak te obiektywy, o których. No, ta gra nie rozegra się o Objective. Ta gra właśnie się zakończyła. Te dwójne zabójstwo na Brandzie oraz Xin'Zhao. To powinien być jasny sygnał do ataku dla zespołu Krasnodarów. Oni już nie mają na co czekać. Oni muszą przejść do przodu. 5-3. Muszą to wygrać. Shen obijany przez Vayne, który jest złapany na Shadow Dash. To jest koniec. To jest totalna masakra. I w ten oto sposób Krasnoludy nie pozostawiają żadnych złudzeń. Medycy muszą przegrać i to będzie 1-0 właśnie dla zespołu niebieskiego. Tutaj pozostaje tylko formalność. No to kolejne niefortunne wejście od medyków, myślę, że zakończy tą pierwszą grę. Tutaj już Krasnoludy nie wypuszczą zwycięstwa z ręki, bo Wieziar oj, tutaj jeszcze próba walki, ale widzimy, że Ser Ezreal po prostu rozgramia wrogów. Skok za skokiem, strzał za strzałem. To było straszne. To wyglądało jak One Man Army Tristana. Chociaż widzimy, że jeszcze Neidar stara się upolować rywali. Oj, duży błąd. Wejście w krzaki, ale miał po prostu zbyt dużo życia, żeby był w stanie go zabić Kha'Zix na czas. Niemniej jednak Tristana pozostaje przy Nexusie, stara się wykończyć tą giereczkę za wszelką cenę. Jeszcze Claymowi się oberwie. Teraz pytanie, który z dwóch AD Carry wygra ten pojedynek? Jest skok, czy uda się dobić? Vayne za wszelką cenę stara się dogonić Tristana, czy to się uda? Niefortunny tumble i jeden za jednego. Czemu Forever Alone tego nie kończy, tego nie rozumiem. A tak, oczywiście, gamer jest żywy. Co się tutaj wydarzyło? Można było tą grę skończyć, gdyby Forever Alone też również rzucił się do ataku na Nexusa i myślę, że spokojnie dokończyliby to. A tak to jeszcze czeka nas przynajmniej jakieś 5-10 minut kolejnej rozgrywki. No i teraz co? Czy będzie Baron? Czy znowu medycy gdzieś zostaną wyłapani w swojej części dżungli? No i ta gra nam się wreszcie zakończy. No powiem szczerze, że cały czas to jest tak, no, raz tutaj drużyna ma przewagę, za chwilę ją traci. Znowu mają przewagę, za chwilę tracą. Teraz Shockwave jeszcze zupełnie nietrafiony. Znaczy, od razu też zaznaczę, że to jest naprawdę dopiero 13 poziom. Na 16 to już w ogóle nie miałbym żadnych złudzeń, ale wbrew pozorom Ultimate Oriony wcale nie ma aż tak długiego czasu odnowienia i wielu graczy popełnia ten błąd, że szuka tej idealnej okazji, tego idealnego momentu do życia właśnie Shockwave'u i ten moment nigdy nie nadchodzi. W efekcie może to nawet przegrać grę. A tak? Szanuję tutaj Astartesa, że
przepraszam, Azorathasa. Masakrycznik, przepraszam bardzo. Za to, że tych szokojów jednak szuka, tych ultimate'ów dobrych po prostu próbuje używać i niejednokrotnie wygrało im to teamfight, ale teraz tak jak mówisz, troszeczkę zmarnowany, ale popatrz, już prawie jest gotowa ta umiejętność ponownie. Tak, no i zwłaszcza, że Baron był wzięty za darmo, zupełnie. Co spowoduje, myślę, że za chwilę, za te jakieś 5 minut mniej więcej powinniśmy chyba tą grę mieć już skończoną. Zobaczmy, Tristana 17-4, ona jest tak bardzo najedzona, nafinowana, że raczej chętnie jej... Tak, to już... To już jest koniec, totalna masakra, Tristana strzela, nikt nie jest w stanie sfokusować, 4-5 strzałów, czy to będzie penta? Jednak kwadra. Jednak ktoś zabrał. Zabrał nam to zabójstwo. Biedna Tristana. Ale tak jak mówiliśmy, 1-0 na korzyść krasnoludów. Tutaj zdecydowanie.